Zgromadzenie wysłuchali hymnów Polski i Ukrainy. Na rynku zebrało się wielu mieszkańców miasta, którzy chcieli wyrazić swoją solidarność z Ukrainą i sprzeciw wobec rosyjskiej napaści. Mamy przyjaciół, z którymi się na Ukrainie, z którymi się kontaktujemy. Mieliśmy plany wyjazdowe, wspólne spędzanie czasu na rowerze i to teraz wszystko to jest nie wiadomo. Wspieramy ich, przesyłamy wyrazy współczucia, ale co to daje? Nikt by się nie spodziewał, że jeszcze w XXI wieku jest możliwa taka agresja. Bardzo, dzisiejszy dzień bardzo przypomina 1 września 1939 roku. Nie chcę tutaj nawiązywać do faktów historycznych, ale 30 lat temu, kiedy była wojna na Bałkanach, myśleliśmy, że to się nigdy nie powtórzy. A dzisiaj wolna, suwerenna Ukraina, wolną, suwerenną Ukrainę próbuje zagarnąć Putin. Giną ludzie, giną dzieci, kobiety, starcy. Tutaj była 8 lat temu wielka, przepiękna płachta z napisem Ukraina to Europa, Ukraina to Europa. Wydawało się, że przez te 8 lat Ukraina wejdzie do Europy, wejdzie do NATO. Bo Ukraińcy chcą być w Europie. Wśród uczestników manifestacji nie zabrakło obywateli Ukrainy, dla których wsparcie jest bardzo ważne. Wszyscy, kiedy zbierzemy razem, to coś jakaś, nie wiem jak to przetłumaczyć normalnie, підтримка, powiem na ukraińskie. Troszeczkę jesteśmy z Ukrainy. Z flagami Polski i Ukrainy stali także najmłodsi oraz ich nauczyciele, którzy mówili, jak ważne jest wyrażenie swojego zdania. Jeżeli tu będziemy się posługiwać tylko dyplomacją i nie wiem, pozorami, to nic, to się wydarzy to samo. To się wydarzy to samo, o czym ja dzisiaj mówię na lekcjach. I będziemy się nienawidzić, zabijać, szukać tylko przetrwania, więc nienawidzić drugiego człowieka. Do tego to zmierza. I naprawdę nie ufam dyplomatom. Musimy sami się zorganizować i musimy się teraz połączyć wszystkie narody europejskie. Razem z rosyjskim, który też bardzo cierpi, to jest też naród, który zawsze cierpiał. Pod przywództwem irracjonalnych przywódców, których było niemało i w ogóle w Europie. Hitler, Stalin, Putin. Przecież to są chore jednostki. I dlatego tu jestem, bo my musimy się połączyć. Spotkałem się z dziećmi, które przebywają w 4. liceum ogólnokształcącym, a których rodziny są na Ukrainie i oni są przerażeni. Tam zostali ich rodzice, zostały babcie. No, dzisiaj w szkole panowała żałoba. Na przerwie czy w czasie lekcji nie było słychać w ogóle głosów dzieci. Ja tam byłem w czasie przerwy. To nie była normalna szkoła. Tam była cisza jak makiem zasał. Wszystkich poległych w tym konflikcie uczczono także minutą ciszy. Manifestację zorganizowało koło w Legnicy Związku Ukraińców w Polsce.